wystarczy. Wszelkiego rodzaju sugestie, jak lubię spędzać wolny czas, czy mam jakieś alergie, czy jestem na jakiejś specjalnej diecie, po co? Po to, żeby hotel był już doskonale przygotowany w momencie, kiedy przyjeżdżam, nie żeby o to mnie pytać w momencie meldowania, tylko żeby hotel już był od samego początku obsługa i mój pokój był należycie przygotowany. A jak to w praktyce? Czy goście chętnie udzielają odpowiedzi na takie pytania? Bo czy nie ma z drugiej strony, właśnie ze strony gości takiej obawy? No słuchajcie, no może za dużo to jakby jest... szczegółów chcecie o mnie wiedzieć, a być może to nawet... Rafał porusza tak... No dokończ, Rafał. Ale być może, to naprawdę, jeżeli chodzi o bardzo zamożne osoby, to jest kwestia nawet bezpieczeństwa. Nie chcemy zdradzać jakby pewnych szczegółów dotyczących naszego pobytu właśnie ze względu bezpieczeństwa, o której przyjeżdżamy, czy czym przyjedziemy, jak przyjedziemy, albo właśnie na co jest gość uczulony. Główny najemcy uczulony, albo nie. No po co zdradzać takie informacje? Zamożne osoby mają swoich asystentów, którzy koordynują takie wyjazdy i ci asystenci odpowiadają i dbają o to, aby wszystko było na tip-top. Mhm. Te osoby nawet o tym nie myślą, jest to dla nich naturalne. Ja rozumiem. To jest tak samo, jak ja również szkolę na jachtach. Wszystkie firmy czarterowe, zanim przyjedzie rodzina czy gość na jacht, właśnie wysyłają taki formularz po to, żeby się przygotować, czyli alergie, godziny i tak dalej. To wszystko jest już tydzień przed wiadome dla całego teamu na jachcie. Myślę, znaczy jestem przekonana, że osoby, które poruszają się, mieszkają tylko w takich luksusowych hotelach, absolutnie nie są zdziwione. Natomiast co chciałam jeszcze poruszyć, to to, że zmienia się trochę trend, jeśli chodzi o kamerdynera, bo samo słowo kamerdyner dla ludzi, którzy nie mieli nigdy nic wspólnego z tym, brzmi trochę przerażająco. Mhm. Umówmy się, że brzmi to troszeczkę tak sztywnie, tak? O, będę mieć kamerdynera, a po co mi ona, kto to w ogóle... Ktoś, prawda, tutaj w sztywnej koszuli, jak taki pingwin, prawda? Ale wiesz, to też tak jak powiedziałeś, że nagle ktoś ci chce rozpakować twój bagaż. Twoje prywatne rzeczy dotyka, prawda? Ktoś będzie, wiesz, no dokładnie, moje rzeczy. Tutaj kłania się szkolenie. Dlatego, że tutaj wszystko to jest związane z czytaniem body language, z czytaniem między słowami, to jest wszystko szkolenia. Warto już na samym początku widać, czy gość chce z nami w ogóle rozmawiać, czy jest tak zmęczony, że chce tylko i wyłącznie formalności pokój i cześć. Tak. Więc myślę, że to raczej nie sprawia żadnego zdziwienia, bo to się po prostu wyczuwa. Ja tutaj się uśmiechnąłem, jak tutaj Rafał zapytał, czy to nie jest ingerowanie w prywatność. Dla hoteli, dla gości, którzy bywają regularnie, też to Marta też o tym wspomniałaś, regularnie w hotelach tej klasy, niezależnie czy jest ten kamerdyner, czego nie ma, ale generalnie są przyzwyczajeni do autentycznie luksusowej usługi, to, że portier wyciąga rękę po bagaż, to nie jest żadnym zaskoczeniem, tak? To jest wręcz oczekiwanie, to jest oczywiste. Tak? Pytanie typu, czy jest pan na coś uczulony i tak dalej, to nie jest ingerowanie w prywatność, tylko to jest bezpieczeństwo też, ale właśnie pytania mają służyć zaopiekowaniem się gościa. Gość nie ma, że jest właśnie personalizacja, żeby to nie kelner pytał przy stoliku. Dokładnie. On już ma wiedzieć. Czy ma pan, jak jesteś w restauracji Rafale, to na pewno kelner spotka się z tym, że pyta, czy macie państwo jakieś alergie. W hotelu prawdziwie luksusowym to nie obsługa pyta. Dokładnie. Tylko to już... To już jest wiadome. To już jest wiadome, więc tutaj w Polsce ja wiem, że jest trochę taki, ja z takimi opiniami się spotykam, że na szkoleniach nawet, ale to już właśnie jest ingerowanie w prywatność, że goście chcą być zostawieni samym sobą, nie w hotelu luksusowym. Dokładnie. Jeżeli tobie zależy na tym, żeby być niezauważalnym, to nie wybieraj hoteli prawdziwie luksusowych. Chyba że obsługa, tak jak Marta powiedziała, gość wysyła takie sygnały, czy wprost powie, tak? Dokładnie. Proszę mnie zostawić w spokoju i wtedy wszyscy, nie tylko butler, ale informuje wszystkich w restauracji, housekeeping, room service, że proszę tego gościa zostawić w spokoju. Na przykład wtedy serwis pokoju jest robiony w określonej godzinie, kiedy na przykład gościa nie ma w pokoju. Mhm. I jak temu gościowi nie przeszkadza. Ja też się uśmiechnąłem, kiedy moja koleżanka nocowała w Four Seasons w Budapeszcie. Służbowo firma ją tam wysłała i napisała do mnie taka, prawda, wiadomość: Karol, no jak to może być? Portier wyrwał mi, prawda, bagaż z ręki. Przecież ja tego nie chciałam. Ja mówię, a dałaś mu napiwek? No nie, no przecież nie chciałam, żeby on mi pomagał. Wie, ale właśnie rolą pracownika w takim hotelu jest zaopiekować się tym, czego goście... Nie zadawać pytania, czy pan potrzebuje pomocy. Dokładnie. Tylko służę pomocą. Oczywiście. Mhm. Także tutaj w Polsce jest jeszcze tak trochę mentalnie, musimy trochę tutaj popracować na to. Tak, myślę, że nie jesteśmy jeszcze w pełni gotowi, dlatego że myślę, że nasze społeczeństwo też nie jest gotowe tak naprawdę na taką prawdziwie luksusową usługę, aczkolwiek to już się zaczyna zmieniać, bo ludzie coraz dalej podróżują i mają większe potrzeby.
mają potrzeby i co też na przykład ja mówię na podstawie swoich czytelników, którzy do mnie piszą, i to nie hotelarze, tylko piszą prywatne osoby, które podróżują i na przykład mówią: Karol, poleć, nie wiem, czy hotel Aman, czy Four Seasons, czy Mandarin Oriental w Hongkongu, w Szanghaju. Ostatnio miałem takie zapytanie od czytelnika, który planuje się oświadczyć w listopadzie i zapytał: nie wiem, czy zrobić to czy w Barcelonie, czy w Hiszpanii, a może coś innego polecasz. Poleciłem mu Nicee, Lazurowe Wybrzeże. Poleciłem mu hotel Le Negresco i napisał mi potem, że tak, kupił już bilety i zarezerwował hotel właśnie w Nicei. Czyli goście naprawdę, Polacy, coraz to, ja to powiedziałam, tak, coraz dalej podróżują, coraz większą grupę Polaków stać na to, żeby z takich autentycznie luksusowych hoteli korzystać, co oczywiście też wymusza poniekąd w Polsce podnoszenie tej świadomości przede wszystkim, że 5 gwiazdek, kategoryzacja 5-gwiazdkowa nie wystarczy, nie, żeby nazwać siebie luksusowym hotelem. Mhm. No, nie wiem, Marta, czy coś jeszcze chcesz? Pewnie wiesz, masz dużo do opowiedzenia nam. Ja chciałam zachęcić panie przede wszystkim do zainteresowania się tą pozycją, dlatego że jeśli ktoś mnie zapyta, jak ta pozycja ewoluowała, to największą zmianą tak naprawdę jest to, że nie jest to już tylko rola męska, ale również dla kobiet. Bo pierwotnie chyba tak było, tak? Pierwotnie tak było. Mężczyźni piastowali te stanowiska. Natomiast teraz jest to całkiem popularne wśród pań. Rola kamerdynera jest niesamowicie challenge'ująca i daje bardzo dużo satysfakcji. Nie miałam we własnym doświadczeniu wielu sytuacji negatywnych. Raczej goście są mile zaskoczeni, są uprzejmi, no zwłaszcza w luksusowych hotelach. Są również wymagający, ale to jest wszystko kwestia podejścia takiego gościa, prawda? I też myślę, warto wspomnieć, że na przykład Raffles Europejski czy hotel De Crillon, w którym nocowałem, to nie byli tylko mężczyźni, ale była też jakby mieszany zespół, bo na przykład może być gość kobieta, która... Tak. Oczekuje, prawda, że ktoś pomoże jej zapiąć sukienkę, że to będzie w wykonaniu kobiety, a nie mężczyzny. No ale rozumiem, że też zdarzają się takie sytuacje, chociażby, że jakby kwestia wyznania reguluje pewne zachowania i zasady, że absolutnie tutaj właśnie taką rolę kamerdynera może być dla kobiety tylko kobieta, kobieta, na przykład. A dla mężczyzny tylko mężczyzna. Przypomina mi się takie moje doświadczenie, kiedy pracowałem w Four Seasons Hampshire w Wielkiej Brytanii, gdzie gościliśmy następcę tronu, to był z Królestwa Bahrainu, przyjechał ze swoją całą świtą, 3 żony, prawda, i z gromadką dzieci, gdzie miał całą sekcję hotelu, całe piętro hotelu tylko dla siebie wynajętą, gdzie też nasi pracownicy, tylko kobiety mogły się w ogóle po tym korytarzu przemieszczać, tylko kobiety, panie pokojowe, mogły serwisować te pokoje. To w ogóle było takie ciekawe doświadczenie, bo taki zestaw 3 Maybachów w różnych kolorach stał na podjeździe, prawda, i co jest jeszcze taka ciekawostka, może to dla słuchaczy będzie ciekawe, że przyjechał z 3 żonami i on sam nie mieszkał w najlepszym apartamencie, tylko jego pierwsza żona miała apartament królewski z 2 kolejnymi sąsiadującymi sypialniami, gdzie te dzieci z nieniami nocowały. No ale to już jest, prawda, tak się projektuje hotele, tak się projektuje usługi, żeby właśnie przyciągnąć tych to najbardziej... Słuchajcie, jak mówimy o hotelarstwie, luksusowym usłudze luksusowej, to Marta, czy ty masz jakąś fajną taką ciekawostkę? Wiesz, coś, co dla nas będzie absolutnie jakimś odjazdem albo fanaberią, tak? Że to jest niespotykane. Coś, co ty zobaczyłaś w swojej pracy, czym mogłabyś się, nie wiem, podzielić tutaj. Tak jak powiedziałaś, wiesz, joga dla psa, to jest jeden z takich przykładów pewnie. Wiele z moich przykładów niestety nie pozwala, mój profesjonalizm nie pozwala mi o tym mówić. Tak naprawdę głównie są to rzeczy związane z gwiazdami, które gościliśmy, dlatego nie chciałabym za dużo opowiadać. Jednak w całej swojej karierze większość rzeczy tak naprawdę, czy fanaberii gości, chyba nic mnie nie zdziwiło, dlatego że po prostu trzeba się nastawić na to, że ktoś może mieć dziwny pomysł, tak? I jedyną opcją to jest spełnienie tego pomysłu w jakikolwiek sposób. Czy ktoś, jeśli ktoś będzie chciał zapłacić dodatkowo za tą usługę, znajdziemy wszystko. To jest ten can-do attitude, który jest sednem bycia kamerdynera, prawda? Coś jeszcze chciałam dodać, ale...
To mi się przypomina taki przykład, ponieważ rozmawiałem z head concierge'em z hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, który obecnie jest zamknięty na czas generalnego remontu, który właśnie tam też mają usługę butlera dla w tej części tower, tak, czyli z tymi najlepszymi apartamentami, gdzie gość sobie zażyczył ulubione danie z restauracji w Chicago. I ten kamerdyner wraz z konsjerzem musieli zaaranżować przewiezienie, przetransportowanie tego dania z tej restauracji z Chicago do Nowego Jorku. Więc no to są, prawda, już takie... Tak. To też na konferencji u nas, ale z kolei gastronomicznej, jedna nasza ekspertka, która wiele lat spędziła na bardzo ekskluzywnych jachtach, jako szefowa kuchni. Też opowiadała takie przygody, że były zachcianki w stylu jakiś lody specjalny smak, które są gdzieś tam produkowane. No i poderwano śmigłowiec z jachtu, wysłano go po te lody i przetransportowano je z powrotem. Tak? I to nie tak, że tylko 10 kilometrów dalej ten śmigłowiec leciał, tylko on naprawdę leciał tam kawał świata, tak, żeby te lody przetransportować i dostarczyć, bo taka była zachcianka po prostu. I akurat też a propos takiej dostawy i usługi kamerdynera, kiedy nocowałem ostatnio w resorcie marki One and Only Palmila w Meksyku, no to jest dla mnie taki kolejny benchmark po Ritz, hotelu Ritz w Paryżu, który dla mnie wyznacza tak naprawdę najwyższy standard obsługi. Kiedy dostałem taką karteczkę, codziennie ona była świeża, nowa, kładziona na biurku, gdzie miałem wskazać owoce, jakie chciałbym, żeby mi dostarczyli codziennie do pokoju, i było nadrukowane jabłko, gruszka, pomarańcz, a ponieważ ja lubię mango, więc dopisałem długopisem z uśmieszkiem mango i drugiego dnia pobytu moja kamerdynerka o imieniu Margarita powiedziała: panie Weber, tu jest bardzo ważne, prawda, jest używanie nazwiska gościa, czy taka personalizacja obsługi, przepraszam, że dzisiaj trochę później dostarczyłem owoce, ale czekaliśmy na specjalną dostawę świeżych owoców dla pana, tak? Więc nie wiem, na ile to było, prawda, prawdziwe, a jakiś taki, prawda, wymyślony na poczekaniu, ale to jest właśnie antycypowanie potrzeb gościa. Ja chciałam, przypomniało mi się moim takim pomysłem w Club Lounge'u w Mandarynie, było to, że robiliśmy na urodziny gościa ręcznie robione kartki ze zdjęciem całego teamu. Jak było cicho, nikt nie przychodził, albo był mały ruch, wtedy wszyscy szli do biura i cięliśmy kartki, były zakupione wstążki, czy tam jakieś małe ozdoby do przyklejania i tak dalej. I zrobiliśmy sobie zdjęcie i to była taka produkcja kartek, żeby potem tylko ją ładnie wypisać i osobiście dać gościowi. Niejednokrotnie pojawialiśmy się w social media różnych gości właśnie jako team, który zrobił coś takiego właśnie od serca. Poza schemat. Poza schemat, tak. Pamiętam też, że na chiński Nowy Rok mój zespół malował obrazy dla dzieci. Dlatego, że chiński Nowy Rok wiąże się z różnymi zwierzętami, prawda? Tak. I po prostu rysowali sobie. Po pierwsze, super zajęcie team buildingowe. Nawet jeśli ktoś nie miał zdolności, nie chciał, to coś tam próbował, ale przede wszystkim to, że goście faktycznie mieli takie poczucie, że przyjeżdżają do miejsca, gdzie czują, że ktoś o nich myśli. Mhm. Że są indywidualnie traktowani, dokładnie. A nie jako numer pokoju na przykład. Dokładnie. To są takie mniejsze przykłady. O dużych fanaberiach nie będziemy mówić. No, gości, tak? Mają do tego prawo, jeżeli za to płacą. W Marrakeszu jeden z bogatszych gości zażyczył sobie stado wielbłądów do ośrodka. No i dostał stado wielbłądów do ośrodka. Dzieci chciały się przyjechać, to się przyjechały. Mhm. Tutaj warto też wspomnieć, że już takie fanaberie, no to już są oczywiście dodatkowo opłatne, bo to tak, już tak, hotel nie będzie tutaj ze swoich środków takie rzeczy. Ale i myślę, że to są ekstra płatne, tak? To, że dodatkowo to wiemy, ale to chyba tam rzeczywiście jest po prostu to też dobry biznes dla hotelu. Już tak przekładając brutalnie jakby na jakieś ekonomię. Ale na przykład co bardzo mi się podobało w Marrakeszu, to, że mają swoje ogrody, mają swoje warzywa, a do tego mają jeszcze swoje zwierzęta i dzieci mogą przyjść do zagrody, pogłaskać osiołka, kózkę czy kurkę. To jest bardzo fajne doświadczenie pomimo samego Marrakeszu. To faktycznie tam są baseny dla dzieci, ale właśnie ta taka opcja, że dziecko może sobie dotknąć zwierzątka, to też jest super. Takie jeszcze moje wspomnienie z pobytu w Savoyu w Londynie, to, że na dzień przed moim wyjazdem
skontaktował się ze mną kamerdyner dedykowany, bo to właśnie też jest ważne, żeby jakby gość nie miał, prawda, codziennie z kimś nowym do czynienia, tylko żeby miał, prawda, jedną, dwie